witam Kłodzko Miasto. Czekam na pociąg Wetlina z Kłodzko Miasto do Zagórza. Jeździ ten pociąg tylko w weekendy, więc no, korzystając z okazji, że akurat jestem o tej porze, to pokażę Wam ten pociąg. Jestem sama ciekawa, bo jeszcze nie jechałam nigdy tym pociągiem, ani nawet go nie widziałam, tego składu. Ten pociąg jedzie przez Katowice. Gdybyście chcieli pojechać Wetliną do Warszawy, to ona jedzie przez Katowice, więc do Wrocławia nie wjeżdża ten pociąg. Później, po tym pociągu godzinę później jest, to półtorej godziny później jest Śnieżka. A tam już popędza, Koleje Dolnośląskie popędzają Wetlinę. Ja miałam do tej Wetliny wsiąść. Myślałam, że on odjeżdża 14:44,
i myślałam, że nagram i zdążę w niego wsiąść, ale pytałam się konduktora, który odjeżdża, było 41, on mówi, że 40, w rozkładzie było 44. Miałam w niego wsiąść i się przesiąść w Katowicach do Warszawy, natomiast będę czekała chyba na Śnieżkę za godzinę, za półtorej godziny. Nie zdążyłam, bo myślałam, że te parę minut później i chciałam po prostu jeszcze wsiąść, nagrać, wsiąść i kupić później bilet, no ale pociąg odjechał. Najpierw miałam plany Śnieżką jechać za godzinę, bo chciałam jeszcze sobie na kawkę skoczyć, ale przyjechała ta SKPL i mnie tak zachęciła, no ale nie zdążyłam wsiąść, także trudno się mówi, pociąg zwiał. Pojadę czymś innym, na Wetlinie nie kończy się świat, na kolejach dolnośląskich nie kończy się świat, może polecę samolotem do Warszawy, także wszystko jest możliwe. No i proszę bardzo, światło się zapaliło, więc już zaraz odjedzie pociąg. I czekamy na Wałbrzych. Tam ten pociąg, tam pociągi właśnie, taka bocznica jest, tory postojowe przy Kłodzku, więc stoi sobie ten pociąg, co dopiero odjechał i on tutaj stał na tym torze, takim nieuczęszczanym raczej. Kłodzko miasto też jest obfite w pociągi i takie, które no, Wetliną jeszcze nie jechałam. Sudetami kiedyś jechałam, ale nie na SKPL, tylko kiedyś to był inny pociąg, ale dawno, dawno. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale to chyba były normalne wagony. A teraz Wetlina i Sudety SKPL. Napiszcie jeszcze, jakie pociągi SKPL są. I jestem ciekawa, czy jeszcze jakieś pociągi są, składy z tą SKPL. No tutaj odjeżdżają koleje dolnośląskie. Światło się zmieniło, więc już pa, odjechał. I będzie wjazd, tak jak mówiłam, tamtego składu. Ale nie wiem jeszcze, o której. Tutaj rzadko też jeżdżą na Kudowę pociągi, częściej na Wrocław, bo tutaj jest z Lichkowa, stamtąd z Lichkowa do Wrocławia. Jest też Kłodzko, miasto Wrocław. Też przyjeżdżają z Wrocławia tutaj właśnie pociągi i z tego lub z tamtego peronu, z pierwszego właśnie do Wrocławia jadą. Także no różnie jest. I są też autobusy do Warszawy i do Wrocławia, więc jest dużo, dużo tutaj jest. Pociąg osobowy do stacji Legnica, przez stację Kłodzko-Główne, Kamieniec Ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie, Świdnice Miasto, wjedzie na tor trzeci przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Planowy odjazd pociągu, godzina 15:00. Tak jak mówiłam, to jest ten pociąg tego toru właśnie, tak jak mówiłam, przyjechał i już wjeżdża. Wjeżdża, ja nie jadę tym pociągiem, bo mnie nie interesuje ta trasa, więc ja całkiem na Wrocław jadę, więc nie jadę tymi kolejami. To zaraz Wam pokażę. Trochę wiecznie, ale jest 15 stopni, jest cieplutko. Żeby nie ten wiatr, to by było super. Taki króciutki pociąg do Legnicy, bezkosztowy bym powiedziała, malutki taki, taki zabawkowy. Zaraz nadjedzie pociąg z Lichkowa do Wrocławia też, a to później. I na razie nic się tutaj nie dzieje, pasażerowie pojechali. Ja mam Śnieżkę zaraz, no i na tym zakończę ten film. Jak Wam się podobało, łapka do góry i oglądajcie moje filmy. Cześć, pa!